Wobec coraz bardziej zaostrzającej się sytuacji politycznej władze decydują się na zwołanie nadzwyczajnego zjazdu partii. Nie bez znaczenia jest również fakt, że coraz więcej jej członków oddaje legitymację. Kielczańskie zakłady samochodowe. W zakładowej kawiarni czwartą godzinę obraduje już konferencja największej w województwie wrocławskim organizacji partyjnej. Tymczasem w odległych o kilkadziesiąt metrów od miejsca obrad halach fabrycznych trwa normalna praca. Czego pan oczekuje od dzisiejszej konferencji? Ja wiem, poprawy bytu, panie. Nasz delegat na zjeździe partii powinien poruszyć rozliczenie ludzi winnych, którzy doprowadzili kraj do takiej sytuacji, w jakiej w tej chwili się znajdujemy. Jeżeli nie ma dyskutantów, oprócz dwóch chyba, którzy ustosunkowali się do naszej dotychczasowej pracy jako komitetu ustępującego, że nie ma uwag, sądzę, że towarzysze zaakceptowali nowy styl pracy, jaki przyjęliśmy. No dobrze, ale hasło waszej konferencji to, że o sile partii decyduje siła jej podstawowych ogniw. A jak podstawowe ogniwo może być silne, jeśli nie ma programu? Program to myśmy... Program musimy mieć. Oczywiście, że myśmy zaproponowali dzisiaj w materiałach. Sądzę, że towarzysze go akceptują. Przez to, że nie wypowiadają się na ten temat. Tak, to rozumiem. W lipcu nareszcie oczekiwany dziewiąty zjazd. Wykaże, że nie będzie rozpadu partii. Może ona przeżywać kryzysy, lecz jest czymś więcej niż płodem chwili i klanem decydentów. W niej dziedzictwo 100 lat polskiego ruchu robotniczego, jego mądrość, samokrytycyzm i odpowiedzialność. W niej spójnia polskości i uniwersalnych wartości ideowych socjalizmu. Ucieleśnia je zjazd i uchwalony program wyjścia z moralnej i gospodarczej zapaści. Proszę wskazać, że mówiliście dzisiaj na spotkaniu o kierowniczej roli partii. Tą kierowniczą rolę partii można spełniać wtedy, kiedy partia jest jednolita. Ja jako członek partii uważam, że ta partia nie jest jednolita. Jest nawet dużo typowo personalnych rozgrywek między członkami partii, co na pewno partię osłabia. Ja bym podzielał ten pogląd, zwłaszcza w tej uwadze, która zgłaszacie redaktorze, mianowicie, iż wszelkie rozgrywki partie osłabiają. Ja sądzę, iż obecnie sprawa jedności partii jest kwestią kardynalnego charakteru i że jesteśmy w tym bardzo zainteresowani, aby wszelkiego rodzaju, tam gdzie się pojawiają działalności frakcyjne, aby były one konsekwentnie odcinane. W pełni popieramy dążenia, aby przez solidarność robotnicy mogli wyrażać swoje interesy i opinie, wpływać na politykę socjalną państwa. Linię podziału widzimy natomiast tam, gdzie kończy się działalność Solidarności jako związku zawodowego, a zaczyna się nurt działania reakcyjnych, ekstremistycznych ugrupowań, które dążą do nadania Solidarności charakteru partii politycznej, opozycyjnej wobec socjalistycznego państwa. Partia, władza ludowa jest zawsze otwarta do współpracy ze wszystkimi społecznymi siłami na gruncie socjalistycznej Polski. Dotyczy to i Solidarności, jej milionowych mas. Liczymy, że nasi towarzysze zrzeszeni w tym związku zadbają o jego rzeczywiście związkowy kurs. Natomiast nie może być i nie będzie oddana władza ludowa. Tu nie powinno być żadnych złudzeń. Polska jest i będzie trwałym ogniwem wspólnoty państw socjalistycznych. Braterska przyjaźń i sojusz Polski ze Związkiem Radzieckim, z innymi krajami socjalistycznymi były, są i będą kamieniem węgielnym naszej polityki zagranicznej, fundamentem bezpieczeństwa naszych granic i niepodległego bytu rozwoju naszego kraju.
Co waszym zdaniem teraz najważniejsze dla partii? To, co mówiliśmy, żeby stało się faktem. Żeby te wszystkie słowa, które padły na zjeździe. Spokój, spokój Polsce potrzebny. Praca dobra, mądre rządzenie. A to jeszcze może byśmy na następną przerwę coś zostawili. A to... Więc jest człowieka, to jest człowieka. Na popularność zapracowałeś.